Tak, moje konto zostało usunięte. Hej wszystkim, tu Glitch. Ogólnie nagrywam ten odcinek na stojąco. Czemu? A, bo mam katar i nie mogę oddychać na siedząco, więc polecam. Wczoraj na moje konto na MSP, mówię tutaj o Elitonic, ktoś się włamał. Co najlepsze, konto zostało usunięte. I nie, to nie byłem ja, nic nie nagrywałem wtedy, nawet nie było mnie na MSP, ja wtedy leżałem w łóżku, bo jestem chory i oglądałem serial. Na samo MSP wchodzę tylko po to, żeby nagrywać i nawet nie gram w MSP teraz, więc po prostu nie mam czasu na to. Kiedy oglądałem serial, napisał do mnie Tomek na Instagramie, czyli ukradnij dla mnie niebo, z pytaniem, co ja tak właściwie odwalam na koncie. Tutaj macie screen naszej rozmowy i to, co wysłał mi Tomek. Wtedy na jaw wyszło, że ktoś wszedł na moje konto. Co najlepsze, mój nick, czyli Elitonic, został zajęty. Tak, ktoś zajął mój nick. Szczerze, miałem podejrzenie, że to jest ta sama osoba, która mi konto usunęła. To, że ktoś stworzył konto z takim nickiem, nie oznacza, że to musi być ta osoba. Ponieważ w przypadku Czarnej Rosy MSP było zupełnie inaczej. Ktoś jej usunął konto, ale kto inny zajął jej nick. Jestem w sumie ciekaw, co na tym koncie się w ogóle wydarzyło, więc może przyjrzymy jakieś prezenty. Nie wiem, czy dawałem. O, dawałem. Okej, to jest trochę smutne już. AURFT. Nie wiem, co to znaczy, chociaż. Albo to jest skrót od. Are you ready for this? Albo zwykłe literki. To albo jest skryptem, albo ma tak wyglądać, ale ja się na tym nie znam niestety. Widzę, że już tutaj osoby zaczęły mi stawiać znicze. Szczerze to nie wiem co powiedzieć. To jest tylko konto. Nie mam żadnego bólu to konto, bo moderatorzy je przywrócą, bo do nich napisałem. Ale martwię się o ten nick, ponieważ już ktoś ten nick zajął i pewnie dodadzą mi jakąś dziwną cyferkę albo literkę do nicku, której nie będę chciał, ale tutaj już nie mam zbytnio. To już nie moja sprawa akurat. Więc żeby nie było, nie, to nie jest prank, konto zostało usunięte. Ja żadnych wiadomości na mailu nie miałem o usunięciu użytkownika. No ja mam nadzieję. Więc żeby nie było, ja konta nie usuwałem i ktoś to zrobił za mnie. Jak już mówiłem, konto to konto, ale nick już jest zajęty i to jest najgorsza rzecz. Bo konto przywrócą, ale nick to będzie już inny. Ale mniejsza z tym, więc tak. To nie był prank, konto jest usunięte. To było tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania, no i tak. Do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie.